310 bądź gwiazdka 7310. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze moment. Jesteśmy na wizji, natomiast nie ma dźwięku. Jeszcze chwila. Program jest programem na żywo. Ruszyliśmy, wystartowaliśmy. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze moment. Poczekamy chwilkę. Znamy. Czekamy jeszcze chwilę. Zaraz zobaczymy. Myślę, że wszystko będzie za chwileczkę w porządku. Jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze moment. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Wiktor. Panie Wiktorze, proszę rozwiązanie. Kałamarnica. Jeszcze nie, jeszcze nie. No i teraz pytanie, czy już nas słychać na wizji? Czy już widzowie telefonują, już słyszą, tak? Już wszystko jest w porządku? Halo, halo, dzień dobry. Słychać, nareszcie. Słychać już nas? Tak, tylko jeszcze można troszkę głośniej. Dobrze. Proszę. Kangur na przykład tym razem. Jeszcze nie, już dziękujemy drodzy Państwo, program jest programem na żywo. Rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym, już nas słychać, na początku nas nie było słychać, ale już widzowie telefonują do nas i mówią, że już nas słychać na antenie. Nowy program. Drodzy Państwo, ja poproszę 300 zł w tej chwili. Dziękuję za uwagi, za opinię widzów. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami w kontakcie. Bardzo nam pomagacie. Także bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, były dwie propozycje, kałamarnica i kangur. Nazwa zwierzęcia rozpoczynająca się literą K. Kto z Państwa w tej chwili trafi do studia? Zapraszam bardzo serdecznie. Wypowie nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się literą K. I będzie to dokładnie ta nazwa z koperty. Zabierze ta osoba 300 zł. 704-300-410 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7310. Jeszcze muszę sięgnąć czasami do ściągawki. Czekamy w takim razie na kolejną osobę. Drodzy Państwo, już zapraszam bardzo serdecznie. 300 zł do oddania. Kto z Państwa wypowie dokładnie, jeszcze raz przypominam, tę nazwę, która znajduje się w kopercie, zabierze pierwsze 300 zł. Kto będzie naszym pierwszym zwycięzcą w naszym pierwszym dzisiejszym programie? Zaraz zobaczymy. Zapraszam bardzo serdecznie. Są osoby, które są z nami, śledzą nasze programy. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, podaj nazwę zwierzęcia, na literę K. Tutaj kryje się nazwa zwierzęcia rozpoczynająca się literą K. Kto z Państwa wypowie ten wyraz, zabierze 300 zł. 300 zł. 704-300-410 bądź gwiazdka 7310. Obojętne, z którego aparatu telefonujecie, drodzy Państwo. Czekamy, czekamy. 300 zł do zabrania. Bardzo serdecznie zapraszam. Już pierwsze osoby gościliśmy w studio. Jeszcze chwilę czekamy na kolejne. Przypominam, program jest, jak słychać, program jest programem na żywo. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze chwilę czekamy na kolejną osobę. No wiele osób na pewno nie wie, że program nasz ruszył, prawda? Że program rozpoczął się. Także te osoby, które akurat natknęły się na nasz dzisiejszy program, są razem z nami. Albo sprawdziły w programie. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do wspólnej zabawy. Jeszcze raz przypominam, o co chodzi. Podaj nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się literą K, doskonale nam znaną, taką jedną nazwę włożyliśmy do koperty, jedną nazwę włożyliśmy do koperty. Jest kilka tych nazw, natomiast trzeba wybrać jedną spośród nich, wypowiedzieć ją na antenie. Jeżeli pokryje się z odpowiedzią z koperty, zabierze ta osoba 300 zł. Zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej zabawy. Powolutku, powolutku rozkręcimy się. Dopiero pierwszy program, także jeżeli ktoś z Państwa ogląda nasz program, naprawdę zapraszam. Naprawdę bardzo serdecznie zapraszam, no bo co tu dużo mówić, zazwyczaj ten pierwszy program wiąże się z tym, że jeszcze widzów nie ma, bo nie wiedzą o tym, że program ruszył. Także zapraszam osoby, które oglądają w tej chwili program, można kilka razy trafić na antenę, nie ma z tym problemu. 704-300-410 telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7310.
Nazwa zwierzęcia na K. Nie kałamarnica i nie kangur. Nie kałamarnica i nie kangur. Jeszcze jedna nazwa. Na pewno jest jeszcze jedna nazwa i musi pokryć się z tą nazwą z koperty. Także kto z Państwa ma jeszcze jedną propozycję, zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, 300 zł to kwota oczywiście gwarantowana do Waszej dyspozycji, no bo po to są te programy. Także bierzcie, zabierajcie z tego programu, ile się uda. W tym momencie uda się 300 zł zabrać, natomiast jeszcze nie wiem dokładnie, komu czekamy na kolejny telefon. Wszyscy znacie tę nazwę. Wszyscy. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Nie ma jednej osoby, która jej nie zna. Także nie myślcie, że to jest coś skomplikowanego, dobrze? Nie. Doskonale znana nazwa. Doskonale znana nazwa. Ja oczywiście pierwszy program, a ja już podpowiadam. No, mówię, kiedyś mnie wyrzucą za to podpowiadanie. Drodzy Państwo, ale życzę szczęścia. Jeszcze raz podpowiem. Doskonale znana nazwa. Naprawdę, nie kombinujcie. Czekamy w takim razie na poprawne rozwiązanie. Nazwa zwierzęcia rozpoczynająca się literą K. Przypominam, program jest programem na żywo. Dzieje się tu i teraz w czasie realnym. Czyli w tym momencie ktoś z Państwa ogląda nasz program. Zapraszam na antenę. Podpowiem jeszcze, jako że to jest nasz pierwszy program na tej stacji, na pewno bardzo, ale to bardzo łatwo będzie dostać się w tej chwili na antenę, bo jeszcze wiele osób nie wie o istnieniu tego programu. Także kto natknął się na nasz dzisiejszy program, zapraszam, bo 300 zł do zabrania na już. Nazwa zwierzęcia rozpoczynająca się literą K. Doskonale znana. Jeszcze chwilę czekam, jeszcze moment na kolejny telefon. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszam. Jeszcze chwila. Przypominam, 300 zł kwota gwarantowana, czyli za wypowiedzenie poprawnej odpowiedzi tej z koperty od razu oddaję tej osobie 300 zł. Przy czym przypominam, że w naszej zabawie mogą brać tylko i wyłącznie udział osoby pełnoletnie. Dobrze? Bardzo ważna informacja. To co? Rozdamy komuś te pieniądze? Uda nam się rozdać? Program jest programem na żywo, jeszcze raz przypominam. Powolutku rozkręcimy się, mówiąc kolokwialnie, natomiast w tej chwili czekamy na widza, który akurat natknął się przypadkiem na nasz program. Halo, dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Witam, jak panu na imię? Proszę. Proszę, rozwiązanie zagadki. Zwierzę na K. Krowa. Krowa, jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak przysłuchuję się czasami, bo program jest programem na żywo. Nie zawsze dobrze, dokładnie słyszę widza, ale na szczęście mam pana reżysera, który wszystko kontroluje. Drodzy Państwo, kałamarnica, kangur, krowa. Zgodzimy się. Nazwy zwierząt rozpoczynające się literą K. Zgodzimy się. Jedną właśnie taką nazwę wybraliśmy i włożyliśmy do koperty. Doskonale znaną. Jeszcze żadna z tych. Bawimy się, gramy, wygrywamy pieniądze, 300 zł. Jeszcze przez chwilę czeka, natomiast no lada moment te pieniądze zostaną zabrane. Życzę szczęścia, trzymam kciuki. Czekamy na osoby, które w tej chwili oglądają nasz program, włączyły się do zabawy. Ja podpowiem, drodzy Państwo, dopiero pierwszy raz program na tej antenie gości, dlatego jeżeli ktoś z Państwa ogląda nas, zapraszam bardzo serdecznie. Dużo łatwiej dostać się na pewno w dniu dzisiejszym do studia, aniżeli później, kiedy już widzowie będą razem z nami, będą bawili się, będą grali, dlatego że jeszcze wiele osób po prostu nie wie o tym, że nasz program ruszył. 300 zł. 300 zł do oddania. Kto ma jeszcze jakiś pomysł, zapraszam bardzo, bardzo gorąco. Przypominam, ogromne pieniądze już na samym początku programu za doskonale znaną zagadkę, za bardzo proste rozwiązanie. 704-300-4310 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru gwiazdka, którą uprzednio wciskamy, 7310. Czekamy na kolejną propozycję. Przypominam, nazwa zwierzęcia na literę K, kałamarnica, kangur, krowa. Zgodzę się. Tylko że szukamy nazwy, którą my niejako wymyśliliśmy. No, nazwa już była dawno wymyślona. Natomiast my sobie wybraliśmy jedną nazwę zwierzęcia i ukryliśmy ją w kopercie. Teraz kto dokładnie wypowie tę samą nazwę? Odpowiedź pokryje się, gdyby na przykład w tej kopercie było słowo krowa, już pan by zabrał 300 zł, prawda? Tak się nie stało, w związku z tym czekamy na to, aż w momencie, w którym ktoś z Państwa wypowie odpowiedź, pokryje się z odpowiedzią z koperty. Jeszcze chwilę, jest ktoś?
czy jest jakaś osoba, która w tej chwili próbuje dostać się do nas do studia. Bardzo, bardzo serdecznie polecam, zapraszam. Myślę, że naprawdę niezmiernie łatwo w dniu dzisiejszym będzie wygrać pieniądze, jako że nasz program jest dopiero dzisiaj po raz pierwszy na gości na tej antenie. Także na pewno bardzo prosto, bardzo łatwo będzie dostać się do studia. Czekamy. Czekamy na taką osobę, która w tej chwili ogląda nasz program, telefonuje. Przypominam, gramy o 300 zł. To jest kwota gwarantowana w momencie wypowiedzenia poprawnej odpowiedzi. Jeszcze chwilę czekam, jeszcze moment. Drodzy Państwo, na każdy program przeznaczone są pieniądze, na dzisiejszy program również, także próbujmy, bawmy się, grajmy i zabierajmy te pieniądze, bo nawet jeżeli one zostaną po programie, ja ich nie mogę zabrać. Także z wielką, z ogromną przyjemnością oddam. 300 zł. Doskonale znana nazwa zwierzęcia, rozpoczynająca się literą K. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. Bądźcie czujni, kto z Państwa w tym momencie telefonuje. Drodzy Państwo, bądźcie czujni, dobrze? Czekamy na kolejną osobę. Jeszcze raz tak podpowiem prywatnie od siebie. Ja z tym podpowiadaniem już często mi zwracają uwagę. Bianka, nie podpowiadaj. Za każdym razem to słyszę, przy każdym programie. No bo jednak, drodzy Państwo, zagadki powinniście rozwiązywać sami, a ja zawsze coś tam podpowiem. Drodzy Państwo, ale podpowiem, kto w tej chwili ogląda program. Bardzo łatwo dostać się na antenę, dlatego że dopiero pierwszy raz gościmy na tej antenie. W związku z tym, no, siłą rzeczy wiele osób nie wie o istnieniu tego programu. Dopiero później, z czasem, będziecie włączać się do zabawy. No, są, widzę, osoby, które sprawdziły w grafiku w programie, prawda? Są takowe osoby, natomiast wiele osób po prostu przez tak zwany przypadek może oglądać nasz program, dlatego zapraszam serdecznie na antenę. 704-300-4310 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka, którą wciskamy, 7310 z telefonów komórkowych. Jeszcze chwilę, jeszcze moment, czekamy na kolejną osobę, za chwilę ktoś z Państwa dostanie się na antenę. Powolutku, powolutku program rusza. Jeszcze chwilę, jeszcze moment. Czekamy na następną osobę, która zgłosi się. Być może właśnie powolutku, powolutku, ale w tym momencie ktoś z Państwa wypowie tę odpowiedź. 300 zł, przypominam, to jest kwota gwarantowana do zabrania na już, na teraz, w tym momencie. Nazwa zwierzęcia, która rozpoczyna się literą K. My po prostu wybraliśmy taką jedną nazwę i włożyliśmy ją do koperty. Teraz kto z Państwa wypowie to rozwiązanie, zabierze gwarantowaną stawkę. W tej chwili jest to 300 zł. Rozpoczęliśmy kwotą 100 zł, ale już mamy 300, także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze chwila, jeszcze moment. Czekamy powolutku, powolutku mówię. Pierwszy program, także spokojnie, zanim ktoś włączy się do zabawy, to chwilę trwa. Trochę cierpliwości z mojej strony, ze strony reżysera. Jeszcze chwilę, zaraz będzie kolejna zagadka. ...704-300-4310 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7320 z telefonów komórkowych. Jeszcze chwila. 300 zł do oddania. Powolutku, powolutku. Jeszcze raz przypominam, program po raz pierwszy gości na antenie, także jeszcze wielu widzów, większość widzów nie wie o istnieniu tego programu. Ważne, że ja wiem. Jestem, zjawiłam się dzisiaj, reżyser również. Jeszcze chwilę czekamy. Zaraz ktoś z Państwa zabierze 300 zł, zaraz ktoś z Państwa wygra te pieniądze. Czekamy na pierwszego zwycięzcę w dniu dzisiejszym. Czekamy na pierwszą osobę, która wygra pieniądze. Dzisiaj tak spokojnie, spokojnie. Jeszcze chwilę. 300 zł, przypominam, do oddania. Powolutku, powolutku.
No dzisiaj taki program nam wyjdzie troszeczkę bardziej do oglądania, aniżeli do wydawania pieniędzy, ale spokojnie, mówię, powoli, powoli w następnych programach wynagrodzimy to widzom. Jeszcze raz przypominam, drodzy Państwo, program dopiero ruszył, już zapraszam z tego miejsca na program jutrzejszy, także w jutrzejszym programie będziemy rozdawać pieniądze. W dniu dzisiejszym w tej chwili mamy 300 zł do oddania, czekamy na widzów, którzy w tej chwili są przed telewizorami, oglądają nasz program. Nie słyszę rozwiązania. Zróbmy jeszcze tak. Program jest programem na żywo. Odłożymy na chwileczkę tę zagadkę, dobrze? Żebyście się mogli zastanowić. Do tej pory usłyszałam kałamarnica, kangur, krowa. Spróbujmy czegoś innego, dobrze? Jako, że mówię, program jest programem na żywo, także w trakcie trwa tak zwana reżyseria. Chyba, że ktoś w tym momencie trafi i wypowie rozwiązanie, natomiast spróbujmy, jeszcze poczekajmy chwilę. Jeżeli nie, to odłożymy tę zagadkę, później ją zagramy. Natomiast teraz spróbujemy jeszcze czegoś innego, dobrze? Jeszcze chwilę czekamy, jeszcze moment. Jak uda się teraz rozwiązać tę zagadkę, dodamy 300 zł. Jak nie, to po prostu przejdziemy do innej zagadki. Może ta nie podoba się, wrócimy do niej później. Spróbujmy chwileczkę poczekać. Spróbujemy, jeszcze chwilę poczekamy, może ktoś z Państwa włączy się do zabawy. Drodzy Państwo, kałamarnica, kangur, krowa. To są trzy nazwy zwierząt, które już zostały wypowiedziane. Natomiast w tej chwili czekamy na kolejną. Poczekajmy jeszcze chwilę. O, jesteś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana na antenie, jak Panu na imię? Eugeniusz. Jak pan myśli, o jaką nazwę zwierzęcia może chodzić? Kugłar. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze chwileczkę poczekamy, bo o, jest ktoś. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jak panu na imię? Kacper. Proszę, rozwiązanie zagadki. Komar. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze chwilę. To co, czekamy jeszcze chwileczkę? Czekamy jeszcze chwileczkę? Tak troszeczkę głośniej proszę graczy w studio, bo słabo słyszę odpowiedzi. 704-300-400-300, 10 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka, którą wciskamy, 7310. No i już są osoby. Już są osoby, to jeszcze chwilę przypomnę. Kałamarnica, kangur, krowa, kuguar, komar jeszcze usłyszałam. Takie nazwy zwierząt pojawiły się do tej pory. Zróbmy jeszcze tak, zostawmy tę zagadkę na chwilę, zastanówcie się, pomyślcie, spróbujemy czegoś innego, dobrze? Tak żeby, na chwileczkę, tak żeby szybko spróbować rozdać pieniądze, bo przypominam program pierwszy. Szybko teraz, w tej chwili rozwiązujemy kolejną zagadkę, dobrze? Spróbujmy, zmienimy, wrócimy do tej. Kto z Państwa będzie miał jakiś pomysł, wrócimy do tej zagadki, dobrze? Zróbmy tak, ktoś, kto poda mi tak bardzo szybko, poda odpowiedź w tej zagadce, może również, jeżeli ogląda nasz program, podać nazwę zwierzęcia, dobrze? Zróbmy tak, kto z Państwa teraz ogląda program? Dwie zagadki w jednym momencie. Ułóż słowo z liter. 100 zł do oddania, jeżeli ktoś z Państwa ogląda nasz program i widział tę pierwszą zagadkę, również może podać nazwę zwierzęcia. O, takie ukłony dla tych osób, które są z nami. Program dopiero dzisiaj ruszył w dniu dzisiejszym, także pewne różne ukłony można z naszej strony robić. Jeszcze raz przypominam, ułóż słowo z liter, 100 zł do oddania na już. W tej chwili. Ułóż słowo z liter. Natomiast tu jeszcze trzymam kopertę do poprzedniej zagadki. Jeżeli ktoś ogląda nasz program, śledzi, może podać również odpowiedź do poprzedniej zagadki, dobrze? Dwa w jednym. Próbujemy, zobaczymy, co wyjdzie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, proszę słowo. Listonosz. 100 zł dla pana. Poda pan jeszcze do pierwszej zagadki odpowiedź? Kakadu. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. 100 zł pan wygrał, 100 zł pan wygrał. No, moi drodzy, są osoby, które wiedzą, o co chodzi. Trochę teraz zamieszane, trochę teraz zamieszanie jest. Trochę teraz jest zamieszanie, ale... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Kasper. Jak pan myśli, jak brzmi rozwiązanie zagadki? Policjant. 100 zł, a do pierwszej zagadki chce pan podać odpowiedź? Tak, to będzie... Nazwa zwierzęcia. Kret.
Jeszcze nie, jeszcze nie. 100 zł pan ma. są uważni gracze. 100 zł pan ma. Kolejne. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Marcin. Proszę słowo. Proszę wyraz. Tak. Momencik. Mogę do koperty najpierw? Proszę to słowo, proszę słowo. Proszę najpierw wyraz, dobrze? Uda się. Drodzy państwo, gorąca prośba, bądźcie czujni, przed chwileczką usłyszałam pana, natomiast drodzy państwo, nie ma czasu na zastanawianie się na antenie, jeszcze raz przypomnę, bo jest troszeczkę zamieszanie, natomiast drodzy państwo, w tej chwili, w tym momencie, kto z państwa ogląda nasz program, ułóż słowo z liter, już dwie osoby bodajże zabrały pieniądze, i w tej chwili czekamy na osobę, bądźcie czujni. Teraz czekamy na osobę, która ułoży słowo z tych liter, zabierając 100 zł. Kto z państwa jeszcze poda... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Iza. Pani Izo, słowo z liter to? Celniczka. Wszystko zgadza się, 100 zł dla pani. Poda pani jeszcze nazwę zwierzęcia na K? Kogut. Jeszcze nie z koperty, jeszcze nie z koperty. 100 zł dla pani. Drodzy państwo, jest zamieszanie, ale są osoby uważne. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Drodzy państwo, udało się rozdać trochę pieniędzy. Wracamy do nazwy zwierzęcia. Udało się rozdać trochę pieniędzy. A kto ogląda program, ten skorzystał. Drodzy państwo, nazwa zwierzęcia. Podaj nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się literą K. No, dziękuję. Udało się rozdać na szybko trochę pieniędzy po 100 zł. Drodzy państwo, kałamarnica, kangur, kogut, krowa, kuguar, komar, kakadu, kret. Już kilka nas padło. Jeszcze, ale to jeszcze nie jest żadna z nich. Gramy o 300 zł. Kto z państwa wypowie nazwę zwierzęcia z koperty, wówczas zabierze 300 zł. Już troszeczkę pieniędzy oddałam, więc jestem spokojna. Pierwszy program. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jak panu na imię? Ryszard. Panie Ryszardzie, spróbujmy. Nazwa zwierzęcia? Koala. Jeszcze nie. 300 zł jeszcze, ale wszystkie, tak naprawdę, wszystkie nazwy zwierząt są poprawne, prawda? My wybraliśmy jedną i włożyliśmy do koperty. Gdybyśmy na przykład wybrali słowo koala, pan w tej chwili by wygrał 300 zł. Czy jedno z poprzednich? Dokładnie według tej zasady. Dokładnie według tej zasady. Dziękuję za uwagę. Tutaj troszeczkę nam gracze ułatwili program, bowiem byli zorientowani w zagadce, wiedzieli o co chodzi, także dziękuję bardzo tym osobom. 300 zł do oddania, drodzy państwo. Jeszcze raz przypominam, podaj nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się literą K. Może niech to będzie 400 zł. 400 zł tak po dzięce, bo są osoby uważne, są osoby, które oglądają nasze programy, są dzisiaj razem z nami. Także, drodzy państwo, 400 zł. Było kilka propozycji. Żadna z tych propozycji jeszcze nie była tym słowem z koperty. Ja od czasu do czasu, do momentu, aż usłyszę słowo z koperty, będę je przypominała, dobrze, żeby ich nie powtarzać. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jeszcze nie. Zgodzę się z panią, jak najbardziej. Natomiast jeszcze to nie jest wyraz z koperty. Jeszcze to nie jest słowo z koperty. Kałamarnica, kangur, krowa, kuguar, komar, kakadu, kret, kogut, koala, kania. Sporo nas padło. No, drodzy państwo, kto ma inny pomysł? Jeszcze chwilę czekamy. 704-300-410 bądź gwiazdka 7310. Pomimo tego, że program jest dzisiaj po raz pierwszy, są osoby z nami. Słyszałam już sporo telefonów, sporo odpowiedzi. Halo, dzień dobry. Halo. Witam serdecznie na antenie. Z kim rozmawiam? A z kim pani chce? Z panią. Czy zna pani odpowiedź do zagadki, nazwa zwierzęcia na K? Tak. Proszę. Koza. Jeszcze nie. Świetny pomysł, zgodzę się z panią. Świetny pomysł, jeszcze to nie jest nazwa z koperty. Przypominam, gramy aż o 400 zł. Myślę, że to jest pokaźna stawka. Nietrudna zagadka, prawda? A 500 zł... nie pomyliłam się, 500 zł. Pierwszy program, zaszalejemy. W
wykorzystajcie to, drodzy widzowie. No, jeszcze niewiele osób z nami jest, ale już słyszymy. 500 zł do oddania, czyli tak fartem można zabrać spore pieniądze. 500 zł, nazwa zwierzęcia, rozpoczynająca się literą K. Już sporo nazw usłyszeliśmy, także tutaj w tej chwili, lada moment, ktoś z Państwa powinien wypowiedzieć poprawne rozwiązanie. No niczego nowego nie wymyśliliśmy, prawda? Bo nie stworzyliśmy żadnego nowego słowa, neologizm również nie wchodzi w grę. Także niczego nowego tutaj Państwo nie wymyśliliśmy. Czekamy w tej chwili na nazwę zwierzęcia rozpoczynającą się literą K, którą ktoś z Państwa po prostu powieli, wypowie do dokładnie tę samą nazwę, która znajduje się w tym momencie w kopercie. Zapraszam bardzo serdecznie. 500 zł. Myślę, że to jest naprawdę pokaźna stawka. Czekamy na kolejny telefon. Te same osoby kilka razy mogą dostać się na antenę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Nie uda się chyba. Chyba nie uda się. Poczekamy na kolejny telefon. 704-300-410 jest ktoś. Halo, dzień dobry. Zawiesił połącz. Jeszcze chwilę. Drodzy Państwo, kto telefonuje, bądźcie czujni. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu, dobrze? Bardzo ważna rzecz. Oglądamy program w telewizji, bowiem jest programem na żywo. Natomiast kto teraz telefonuje, oprócz tego, że usłyszymy tę osobę w telewizji, również proszę przede wszystkim słuchać mnie w słuchawce telefonu. 500 zł. Szalejemy, drodzy Państwo. Szalejemy z pierwszym programem. Oddajemy pieniądze. Kto z Państwa w tej... Z każdym programem zresztą będziemy rozdawać. Natomiast... Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Witam, z kim rozmawiam? Proszę, rozwiązanie zagadki. Nazwa zwierzęcia na kato. Kundel. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jak ładnie Pani wykombinowała. Jeszcze nie, jeszcze nie. 600. 600. Spróbujmy, spróbujmy. Wielkie, ogromne pieniądze w podzięce za to, że jesteście z nami, chociaż nikt tak naprawdę nie wiedział o istnieniu naszego programu. Przypominam, drodzy Państwo, codziennie od poniedziałku do niedzieli o tej samej porze będziemy gościli. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Wiesław. Jak pan myśli, jak brzmi rozwiązanie zagadki? Nazwa zwierzęcia na K. Na K? Tak. Aha, no to już może koń. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ale wiecie co? No, no właśnie, ta zagadka ma to do siebie, że nawet na antenie dosłownie chwilę można pomyśleć, zastanowić się, wypowiedzieć poprawne rozwiązanie. Kałamarnica, kangur, krowa, kuguar, komar, kakadu, kret, kogut, koala, kania, koza, kundel i koń. Zgodzimy się z każdą z tych propozycji, prawda? Nazwa zwierzęcia, rozpoczynająca się literą K, doskonale nam znana. No bo no przy tej zagadce nie możemy nic nowego wymyślić, nie, nie ma takiej możliwości. Drodzy Państwo, pierwszy program, chciałabym rozdać dużo, dużo pieniędzy. Miałam trzech zwycięzców, trzech, prawda? Trzech, tak? Zgadza się, bo ja myślałam, że dwóch. Trzech! Tu mnie reżyser pilnuje. Natomiast, drodzy Państwo, podpowiem, jak to ja, żebyśmy zakończyli tę zagadkę. Nazwa ptaka. Na literę K. I teraz... 600 zł. 600 zł. Ptak na K. Zawęziliśmy krąg poszukiwań. Zapraszam bardzo serdecznie. Kończymy zagadkę. Kończymy zagadkę, ja uparcie lubię podpowiadać. Kończymy zagadkę po to, żeby szybko została rozwiązana. Wynagrodzimy kolejną osobę, dzisiaj już trzech graczy wynagrodziliśmy. W tym momencie czekamy na czwartego zwycięzcę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Adam. Panie Adamie, proszę nazwę zwierzęcia na K. Kot. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze raz przypominam, drodzy Państwo, kto ogląda program? Ptak, na pewno ptak. Na pewno ptak, dobrze? Na pewno znajduje się nazwa zwierzęcia w kopercie. Jest to ptak, na pewno już, dobrze? Także wykluczamy kot i inne nazwy zwierząt. Zapraszam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, bądźcie uważni, czujni, dobrze? Bo gramy już o spore pieniądze, 600 zł do oddania. 704-300-410, jeszcze patrzę na ściągawkę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry.
nie uda się. Poczekamy na kolejny telefon. Bądź gwiazdka 7310. Drodzy Państwo, stracona szansa. Ktoś z Państwa był nieuważny. Teraz szansa dla kogoś innego. Lada moment, zagadka na pewno zostanie rozwiązana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę, kto teraz telefonuje? Proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. 3, 2, 1, rozłączam się. Staram się chwilę wywołać danego gracza, natomiast jeżeli nie udaje się, zostawmy antenę, przepraszam, osobie, która w tej chwili próbuje. Drodzy Państwo, lada moment, zagadka zostanie rozwiązana, lada moment, pierwsze pieniądze. Już czwarty zwycięzca będzie gościł u nas. W tym momencie pierwszy zwycięzca przy tej większej kwocie, czyli 600 zł. Czekamy na czwartą osobę, na czwartego zwycięzcę. 704-300-410 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru nieistotne, drodzy Państwo, z którego aparatu telefonujecie. Telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7310. Nazwa zwierzęcia, rozpoczynająca się literą K, doskonale nam znana. No i ja podpowiedziałam, tak. Przez chwileczkę usłyszałam słowo kot. Drodzy Państwo, natomiast jeszcze raz przypominam, tak. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana, proszę rozwiązanie. Krzyżówka. Oj, jeszcze nie, jeszcze nie. 600 zł jeszcze zostaje. 600 zł jeszcze zostaje. 704-304-310 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka 7310. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią, jak Pani na imię? Janina. Pani Janino, jaka to nazwa, jak Pani myśli? Koliber. Jeszcze nie, zgodzę się z Panią. Zgodzę się z Panią. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę słuchać mnie w słuchawce telefonu. Halo, dzień dobry, witam Pana, Panią. Dzień dobry. Dzień dobry, czasami próbuję 3, 2, 1, 0. Czasami próbuję wywołać danego gracza, natomiast bardzo często oglądacie program w telewizji, telefonujecie, ale nie słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Były dwie próby, jeśli chodzi o nazwę ptaka. Krzyżówka, koliber. Zgodzę się jak najbardziej. Jeszcze nie żadna z tych nazw. Pierwszy program, zaszalejemy, 800 zł. Żeby wynagrodzić tym graczom, którzy sprawdzili w programie, że jest nasz program, że rozpoczyna się i są razem z nami. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszamy do wspólnej zabawy. A być może ktoś właśnie natknął się tak, mówiąc kolokwialnie, przypadkiem na nasz program. Zapraszam bardzo serdecznie, bo wielka kwota do wygrania 800 zł. Przy czym bardzo łatwo dostać się na antenę, jako że jest to nasz pierwszy program. Wielu widzów jeszcze nie wie o istnieniu tegoż programu, także zapraszam bardzo serdecznie, łatwo dostać się na antenę. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jak Pani na imię? Katarzyna. Pani Katarzyno, jaka nazwa kryje się w kopercie? Kiwi. Jeszcze nie, zgodzę się. No, drodzy Państwo, jeszcze 800 zł jeszcze do zabrania. Nikt nie wie, z którym telefonem zagadka zostanie rozwiązana. Kiwi, zgodzę się z Panią jak najbardziej. Nazwa zwierzęcia rozpoczynająca się literą K. Na pewno chodzi o nazwę ptaka kiwi. Jeszcze nie. Jeszcze 800 zł zostaje. Kto zabierze te pieniądze? Bardzo łatwo. Przypominam, drodzy Państwo, drodzy widzowie, bardzo łatwo, niezmiernie łatwo dostać się na antenę. Szczególnie w dniu dzisiejszym, a szczególnie w tych pierwszych programach będzie bardzo łatwo dostać się na antenę, bo jeszcze inne osoby nie wiedzą o istnieniu naszego programu. W tym momencie aż 800 zł, czyli no bardzo prosto. Tak podpowiem. Bardzo łatwo wygrać te pieniądze. Nazwa ptaka. Nie krzyżówka, koliber, kiwi. Takie propozycje usłyszałam po tej podpowiedzi. Ptak na literę K. No mówię, niczego nowego tutaj nie mogliśmy wymyślić. Ameryki nikt nigdy przy takich zagadkach nie odkrył. Kto z Państwa wypowie dokładnie tę samą nazwę z koperty, będzie miał szczęście, zabierze 800 zł. Czekamy, nic nowego, doskonale znana nazwa, niczego byście nie znali. Teraz kwestia tylko po prostu, kto z Państwa wypowie dokładnie te, wstrzeli się dokładnie w ten sam pomysł. I tylko tyle. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, jak Panu na imię? Artur. Panie Arturze, nazwa ptaka na literę K. Kukułka. Jeszcze nie, zgodzę się, jeszcze nie. Jeszcze 800 zł, drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, program tworzycie tak naprawdę wy.
praktycznie w całości. My zadajemy zagadkę, natomiast program tworzycie wy. Jeszcze do tej pory nazwa tego ptaka nie padła, w związku z tym tutaj ta kwota cały czas wzrasta, bo jeszcze nie została zabrana przez nikogo. Krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka. Żaden z tych ptaków. A zagramy o 1000. Spróbujmy, pierwszy program, zagrajmy o 1000, żeby wynagrodzić widzom, którzy są razem z nami. 1000 zł do wygrania, drodzy Państwo. No piękna stawka, pokaźna, gwarantowana. Jeszcze raz przypominam, doskonale znana nazwa. No nic nowego nie możemy wymyślić, bo nie ma takiej możliwości. Także teraz pytanie, kto z Państwa wstrzeli się dokładnie w ten sam pomysł, który my ukryliśmy w kopercie? I tylko tyle. Koncentracja. Nazwa zwierzęcia. Już mamy ogromną podpowiedź, bo wiemy, że jest to ptak. Po tej podpowiedzi krzyżówka, koliber, kiwi i kukułka. Takie nazwy usłyszałam. Jeszcze żadna z tych, czyli jest jeszcze jakiś pomysł? Przypominam, 1000 zł kwoli wynagrodzenia naszym widzom. 1000 zł do oddania. Kto ma jeszcze jakiś... Ja wiem, że teraz już trudniej znaleźć pomysł, prawda? W tym momencie, to fakt. Trudniej znaleźć jakiś pomysł. Pierwszy program. To może zróbmy tak. Jeżeli ktoś mi poda nazwę, której jeszcze w tym programie nie słyszałam, tylko nazwę ptaka, dobrze, bo chodzi o to, żeby wygrać główną nagrodę. Nazwę ptaka, rozpoczynającą się na literę K, ja oddam 50 zł. Dobrze, z tym telefonem. Nawet jeżeli z tym telefonem nie będzie to nazwa ptaka z koperty, to i tak oddam, tak gwoli wynagrodzenia, że jesteście razem z nami, 50 zł. Dobrze? Czyli w tym momencie każdy, kto ma nową nazwę, wygrywa. Pytanie ile? Czy 50 zł takiej rekompensaty, czy 1000 zł za głównej nagrody? Spróbujcie. Spróbujcie, zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli ktoś natknął się na nasz program przypadkiem, zostańcie z nami, bo ogromne pieniądze do wygrania. No wiadomo, że jeżeli jest to pierwszy program, niewielu widzów jeszcze jest z nami, a program polega na tym, żeby... Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, proszę, rozwiązanie. Kopciuszek. Proszę jeszcze raz. Kopciuszek. Czy jest taka nazwa ptaka? Ja poproszę reżysera, ja nie słyszałam, ja poproszę o sprawdzenie. Przyznam się, że nie słyszałam, natomiast wcale nie znaczy, że skoro nie słyszałam, to nie ma takiej nazwy. Ja poproszę o sprawdzenie, dobrze? Jeżeli będzie to nazwa ptaka faktycznie istniejąca, to wówczas pan zabierze 50 zł, dobrze? Poczekamy na kolejny telefon, także nie upieram się, że nie ma. Jest! Jest taka nazwa, pan wygrywa, no człowiek się codziennie czegoś nowego uczy. 50 zł pan wygrywa. Serdecznie gratuluję, nie znałam, przyznam, nie wiedziałam, ale reżyser też nie, no właśnie, reżyser też mówi, że nie wiedział. Jest, jest taki ptak, kopciuszek. Gratuluję pomysłu, natomiast moja nazwa z koperty jest dużo prostsza. Kopciuszek, no proszę bardzo, człowiek się czegoś nowego uczy. 50 zł dla pana, mówię, no w życiu nie słyszałam, natomiast no nigdy nie upieram się, że nie ma absolutnie, bo mówię, wcale nie znaczy, że skoro ja nie wiem, nie słyszałam, to takiej nie ma nazwy. Jest, 50 zł dla pana. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, życzę szczęścia. Jaka to nazwa, jak pani myśli? Kondor. 50, za 50. Bo jeszcze nie z koperty, pani Agnieszko. Za 50 bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję, że jest pani z nami. 50 zł dla pani, pani Agnieszko. Drodzy państwo, spróbujcie, już w tej chwili każdy wygrywa. 50 zł za odpowiedź. Przypominam, musi być nazwa ptaka, nie innego zwierzęcia, bo walczymy o tę główną nagrodę, czyli o 1000 zł. Za każdą inną nazwę ptaka, która jeszcze nie padła w naszym dzisiejszym programie. Do tej pory po odpowiedzi usłyszałam krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka, kopciuszek i kondor. Nazwy ptaków. Za żadną z nich już nie oddam pieniędzy, jeżeli by się powtórzyła na antenie, dobrze? Natomiast jeżeli ktoś z Państwa poda jeszcze jedną nazwę ptaka, która nie znajduje się w kopercie, ale jest jeszcze faktyczną nazwą, zabierze 50 zł, dobrze? Czyli z tym telefonem ta osoba zabierze albo 50 zł, albo 1000 głównej nagrody.
sumie miałam już dzisiaj 5 zwycięzców. Także nie jest źle. Pierwszy program, przypominam, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Również zapraszam na kolejne programy codziennie o tej samej porze, od poniedziałku aż do niedzieli, czyli okrągły tydzień. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. 704-300-410 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy, 7310, przy czym nie ma znaczenia, drodzy Państwo, z którego aparatu telefonujecie. Jeszcze jeden pomysł. Jesteśmy bardzo blisko poprawnej odpowiedzi, bo no, te nazwy już nam się kończą, prawda? Przypomnę, nazwa zwierzęcia rozpoczynająca się literą K. Ptak. Na pewno ptak. I teraz, jeżeli będzie to nazwa z koperty, ta osoba zabierze 1000 zł. Jeżeli nie będzie to nazwa z koperty, a będzie to nazwa ptaka, która jeszcze dzisiaj nie została wypowiedziana, ta osoba zabierze 50 zł. Żeby dodatkowo zmobilizować, ja poproszę 1500 za słowo z koperty. Tak szalejemy dzisiaj. 1500, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Troszeczkę w podzięce za to, że jesteście z nami, drodzy Państwo. Są osoby, które znają nasze programy, bawią się razem z nami, wygrywają pieniądze. Także tutaj bardzo, bardzo wysoka stawka. A zagadka, no, do rozwiązania na już. Jeżeli ktoś z Państwa po raz pierwszy ogląda nasz program, nasze programy w ogóle, drodzy Państwo, teraz bardzo łatwo, prosto, łatwo dostać się na antenę, bowiem dopiero pierwszy raz dzisiaj jesteśmy na tej stacji. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, jak Pani na imię? Marzena. Pani Marzeno, nazwa ptaka na K, jak Pani myśli? Kogut. Już był. Nawet nie mogę Pani 50 zł rekompensaty oddać, dlatego że był. Zanim podpowiedziałam nazwa ptaka, pojawił się już kogut. Był. Przykro mi. Przypominam, płacę, oddaję pieniądze tylko za nową nazwę, bo chodzi o to, żeby wypowiedzieć nazwę z koperty, nie powtarzać nazw poprzednich. Halo, dzień dobry. Dobry. Witam Pana. Jak Panu na imię? Kasper. Panie Kasprze, próbujmy. Jaka nazwa? Krogulec. Nie, za 50. Za 50 bardzo serdecznie gratuluję, panie Katrze. Za 50, proszę próbować dalej. Za 50. Za 50, przypominam, walczymy o 1500 zł, to jest stawka gwarantowana. Stawka gwarantowana, na pewno chodzi o nazwę ptaka. Przypominam, jeżeli usłyszę nową nazwę ptaka, bo walczymy o 1500 zł, jeżeli usłyszę nową nazwę, niewypowiedzianą jeszcze dotychczas, oddaję 50 zł. Tak jak przed chwileczką pan wypowiedział krogulec, 50 zł zabrał. Po podpowiedzi, że jest to ptak, usłyszałam krzyżówka, koliber, kiwi, przepraszam, kukułka. Zapłaciłam za kopciuszka, krogulca. Za kopciuszka, krogulca i coś jeszcze zapłaciłam? I kondora. Wiedziałam, że coś jeszcze umknęło. Nie mogłam niestety, pani Marzeno, oddać za nazwę kogut, bo była wcześniej, pojawiła się, jeszcze przed podpowiedzią. Podejrzewam, że mogła pani nie oglądać wcześniej programu. No, program jest programem na żywo. Drodzy Państwo, w tym momencie każdy wygrywa. Bądźcie czujni. Chwileczkę oglądajcie program. Naprawdę warto, bowiem walczymy o wielkie pieniądze. O 1500 zł to kwota gwarantowana w momencie, w którym pani bądź pana propozycja pokryje się z wyrazem z koperty. A nic nie mogliśmy wymyślić, bo nikt tutaj Ameryki nie odkryje, prawda? Musi być znane słowo. Musi. Każdy z Państwa musi znać to słowo. Przypominam. Kogut, krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka, kopciuszek, kondor, krogulec. Takie nazwy ptaków usłyszałam. Jeżeli ktoś z Państwa zna inną nazwę ptaka na literę K, wygra na pewno pieniądze. Pytanie tylko ile? Czy główną nagrodę 1500 zł za wyraz z koperty, czy rekompensację w postaci 50 zł? Ale na pewno ta osoba wygra, na pewno. Zresztą dobrze, zróbmy jeszcze tak. Jeżeli usłyszę nazwę, która nie jest w kopercie, nową, oddam 100 zł. Oddam 100 zł, drodzy Państwo, w podzięce za to, że jesteście z nami, bawicie się, gracie, oglądacie nasz program. Zapraszam bardzo serdecznie. Pierwszy program, jeszcze niewielu widzów, bawimy się w takiej miłej, delikatnej, małej atmosferze. Zapraszam bardzo serdecznie. Każdy z Państwa może wygrać w tej chwili. Gramy o 1500. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana, jak Panu na imię? Kacper. Panie Kacper, przepróbujemy. Jaka to nazwa? Kormoran.
Jeszcze raz za 50. Za 100, przepraszam. Och, dziękuję, tu mnie reżyser poprawił. Za 100. Panie Kasprze, wygrałby pan 50, gdyby nie reżyser. Czyli łącznie pan wygrał 150 już dzisiaj, bo pan dzisiaj już wygrał 50 zł, z tego co pamiętam. Tak. Czyli 100 zł dla pana, bo to jeszcze nie jest nazwa z koperty. No, walczymy, gramy, bawimy się. Te same osoby po raz kolejny słyszę na antenie. Drodzy państwo, naprawdę bardzo łatwo dostać się na antenę. Jeszcze raz przypominam, po raz pierwszy nasz program gości na tej antenie. Te same osoby, które już dzisiaj brały udział, wygrywały bądź nie wygrywały, ale brały udział, mogą teraz zatelefonować. Jeszcze raz spokojnie czekamy, zapraszamy, bardzo łatwo dostać się do studia. Bawimy się w takiej małej grupie, także zapraszam bardzo serdecznie. Przypominam, od pewnego momentu płacę za każdą nazwę ptaka rozpoczynającą się literą K, której jeszcze dzisiaj nie usłyszałam. Kogut, krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka. Kopciuszek, kondor, krogulec i kormoran. Takie nazwy już dzisiaj padły. Za niektóre z nich oddałam już pieniądze. Kto ma inny pomysł? Przypominam, tutaj kryje się nazwa ptaka rozpoczynająca się literą K. Wszyscy znacie tę nazwę. 1500 zł za wypowiedziane to samo słowo, które znajduje się w kopercie. A program jest programem na żywo. Każdy z widzów w tej chwili, w tej sekundzie może zatelefonować. Każdy z widzów ma szansę na 1500 zł. Jeżeli będzie to nowa nazwa, ale nie będzie to nazwa z koperty, i tak oddam 100 zł. A dostać się na antenę, tak podpowiem prywatnie, w tej chwili żadna filozofia, naprawdę. Nowy program, pierwszy raz goście na tej antenie. Kto natknął się na nasz dzisiejszy program, bądź sprawdził w programie, prawda, to jest z nami. Jutro już będzie troszeczkę więcej, podejrzewam, tych osób, także jeżeli ktoś z państwa ogląda nasz dzisiejszy program, zapraszam. Dzisiaj szalejemy, pierwszy program. Kto z państwa w tej chwili ogląda nasz program, zapraszam. Przypominam, nazwa zwierzęcia, dokładnie ptaka, na literę K. Nie jest to kogut, krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka, kopciuszek, kondor, krogulec i kormoran. Właściwie to już nam tylko została nazwa z koperty, drodzy państwo. No, gdyby jeszcze ktoś z państwa, bo kreatywność jest ogromna, na przykład dzisiaj usłyszałam nazwę ptaka na kopciuszek, której tak naprawdę nigdy nie słyszałam. Gdyby ktoś, ale musieliśmy sprawdzić, czy istnieje, bo ja nawet nie znałam tej nazwy. Więc gdyby ktoś z państwa teraz podał nie nazwę z koperty, ale jakąś inną, istniejącą nazwę ptaka na literę K, i tak wygrywa 100 zł. Także kreatywność dzisiaj nie zna granic. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Pomyślcie, poszukajcie w internecie, w książkach. Warto zerknąć, bo i tak wygrywacie. Nie ma nic do stracenia. Każdy wygrywa w tej chwili. Także no, z trafieniem do mojego studia, drodzy państwo, ja zawsze w programach podpowiadam. Widzowie, którzy mnie nie znają, to zaraz to będą wiedzieli. Ja uwielbiam podpowiadać, chociaż nie mogę. Naprawdę nie mogę podpowiadać. Drodzy państwo, łatwo trafić do studia. Pierwszy program. Nazwa ptaka na K. Nie kogut, nie krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka, kopciuszek, kondor, krogulec i kormoran. Tego kopciuszka to ja naprawdę zapamiętam, bo no mówię, nie wiedziałam nawet, że istnieje taka nazwa w języku polskim, prawda, istniejąca nazwa jako ptak. Ba, reżyser również nie wiedział, w związku z tym chwila zastanowienia, była chwila sprawdzenia po prostu. Musieliśmy to sprawdzić, czy istnieje rzeczywiście taka nazwa ptaka. Jak najbardziej istnieje i pan zabrał 50 zł. Halo, halo, dzień dobry. Nie. Ktoś rozłączył się zbyt szybko, drodzy państwo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana na antenie. Jak panu na imię? Władek. Jak pan myśli, jaka nazwa zwierzęcia kryje się w kopercie? Kowalik. Kowalik za 100 zł. A widzicie? No właśnie, mówiłam, że teraz już padnie nazwa z koperty, ale wiem, że no kwestia pomysłu. Kowalik to nie jest taka bardzo znana nazwa. Natomiast, no 100 zł dla pana jak najbardziej, za kreatywność, to jeszcze nie to, jeszcze nie to. Wiecie co, nazwa w kopercie jest dużo prostsza. Nazwa w kopercie jest dużo prostsza. Kończymy zagadkę, przypominam, 1500 zł to kwota gwarantowana. Co nam jeszcze zostało, drodzy
państwo, co, jaka nazwa? Ja poproszę 2000. Zagrajmy o 2000. Jaka, drodzy państwo, jaka nazwa zwierzęcia na literę K, dokładnie ptak, nie została jeszcze dzisiaj wypowiedziana. Nie została dzisiaj wypowiedziana. Przypominam, jeżeli ktoś z państwa... Halo, halo, dzień dobry. Dzień... Halo. Witam panią na antenie. Jak pani na imię? Wiesława. Pani Wiesławo, proszę nazwę. Kwiczoł. Za 100 zł najprawdopodobniej, ale ja proszę, reżyser zna tę nazwę. Kwiczoł, bo ja nie znam. Wydaje mi się, że za 100 zł, bo coś tam... Reżyser też nie zna. Drodzy państwo, w takim razie sprawdzamy, jeżeli będzie to nazwa istniejąca. Coś, no coś mi się tak kojarzy, ale wiesz, nie jestem pewna, więc proszę o sprawdzenie. Jeżeli jest taka nazwa, faktycznie jest. 100 zł dla pani. Jest, słyszę, że jest. Ekipa realizująca program. Drodzy państwo, komplikujemy, no komplikujemy za bardzo. Co ja tu usłyszałam? Kopciuszek, krogulec, kowalik, kondor, kormoran. Coś prostszego za 2000. Coś prostszego za 2000 zł. Przypominam, kwota gwarantowana. Gwarantowana. Skupmy się, poszukajmy czegoś prostszego. Przypominam, w momencie, w którym usłyszę nazwę ptaka istniejącą, która jeszcze dzisiaj w programie nie została wypowiedziana, oddaję i tak 100 zł. Natomiast za nazwę z koperty oddaję gwarantowane 2000 zł. Drodzy państwo, życzę szczęścia, skupmy się, bo każdy z państwa w tej chwili ma szansę na ogromne pieniądze, 2000 zł, to jest wysoka stawka, a no nie mogliśmy wymyślić niczego, tutaj nawet pan podał istniejące słowo kopciuszek, na przykład nazwa ptaka. No drodzy państwo, kombinujecie za bardzo, gramy o 2000. No były proste nazwy, koliber, kukułka, były znane, takie proste, kormoran, prawda, ale kwiczoł, kowalik, kopciuszek, krogulec. Drodzy państwo, aż tak kombinujecie, że ja proszę reżysera, żeby sprawdzał w internecie. Też nie jest czasami reżyser pewien. Drodzy państwo, no nazwa znana. Nie, nazwa, powiem tak, o tak, nazwa, która jest w kopercie, nie wymaga sprawdzenia, czy istnieje faktycznie takie słowo, dobrze? Poza tym od pewnego czasu oczywiście ja płacę za każdą propozycję, 100 zł. Jeżeli ktoś z państwa ma nazwę ptaka rozpoczynającą się literą K, której jeszcze nikt nie podał, a znajduje się w kopercie, oddaję 2000 zł, to jest kwota gwarantowana. Jeżeli ktoś z państwa poda nową nazwę ptaka, która jeszcze dzisiaj nie padła, to 100 zł oddaję oczywiście. Nic nie tracicie. Łatwo dostać się na antenę, bo to jest pierwszy program na tej stacji. Przypominam tylko, nie może być kogut, krzyżówka, koliber, kiwi, kukułka, kopciuszek, kondor, krogulec, kormoran, kowalik i kwiczoł. O, tej nazwy... Gdzieś ona mi się, mówiąc kolokwialnie, obiła o uszy, ale tak no nie do końca. Drodzy państwo, 2000 zł oddaję uparcie z tym telefonem. Gramy o 2000 z tym telefonem. Gramy o 2000. Drodzy państwo, ja uparcie w tej chwili obstaję przy tym, że z tym telefonem oddaję 2000. Uparcie obstaję przy tym, że z tym telefonem oddaję państwu 2000 zł. Za chwilę może być za późno, bo drodzy państwo, program jest programem na żywo. Nikt nie wie i nikt nie jest w stanie tego stwierdzić, z którym telefonem ktoś z państwa wypowie tę nazwę, dokładnie tę nazwę z koperty. Więc... Te 2000 mamy teraz do zabrania. Jeżeli ktoś z państwa ma pomysł, zapraszam w tej chwili, bo lada moment ktoś sprzątnie te pieniądze sprzed nosa. Na pewno, to na pewno. Nie wiemy tylko z którym telefonem, czy z tym, czy z następnym. Nie wiemy, tego nikt nie wie, bo no,
widzowie telefonują. To jest program, który jest programem na żywo. Dzieje się tu i teraz, w czasie realnym. Telefonują do nas widzowie z różnego krańca Polski i nigdy nie wiemy, dopiero pierwszy raz swoją nazwę wypowiadają na antenie. Nigdy nie wiemy, drodzy Państwo, kto wypowie jaką nazwę. No, mimo wszystko, ja się teraz spodziewam, że oddam z tym telefonem 2000 zł. Nazwa ptaka na literę K. Oczywiście, jeszcze raz przypomnę, jeżeli teraz padnie kolejna nazwa ptaka rozpoczynająca się literą K, nie będzie to słowo z koperty, i tak oddaję 100 zł. Czyli i tak ten widz wygra. Ten widz, który teraz dostanie się na antenę, a tak powiem prywatnie, łatwo, bardzo łatwo trafić do studia, naprawdę, uwierzcie mi. Ja wiem, co mówię, pierwszy program na tej stacji, wiele osób jeszcze, no większość osób nie wie, że nasz program ruszył, prawda? Bardzo łatwo dostać się na antenę, a i tak wygrywacie. Albo 100 zł, albo 2000. Kwota gwarantowana. No 2000 zł to jest pokaźna już stawka. No, czekamy, zobaczymy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jak panu na imię? Tomek. Panie Tomku, jak brzmi nazwa z koperty? Kruk. Za 100. Za 100, faktycznie jest jeszcze kruk, za 100. Co ja mam zrobić? No, zawsze mi mówią, że mam nie podpowiadać. No ja, jak mam nie podpowiedzieć? Podam drugą literę, dobrze? Mogę? Podam, podajcie drugą literę, dobrze. Czy teraz usłyszę zwycięzcę? Drodzy Państwo, koniec zagadki. Generalnie rzecz biorąc, ja jako prezenterka nie mogę podpowiadać. Zadaję zagadkę, natomiast całość jest w rękach już widza. Widz musi rozwiązać zagadkę. Ja należę do takich prezenterek, które są niesforne, uwielbiają podpowiadać. Drodzy Państwo, pierwszy program. Gramy o 2000 zł. No mam nadzieję, że sprawa jest jasna. Nazwa ptaka. Ku. Jaka jest odpowiedź za 2000 zł? W razie czego jest rekompensacja 100 zł, ale generalnie ja już jej nie przewiduję w tym momencie. To już się nie spodziewam, że nie usłyszę słowa z koperty. K-U. Wiecie co? Ja już chyba mogę odpocząć sobie. Kończymy zagadkę z tym telefonem. Jeszcze zagramy kolejną, następną. No, już spokojnie. Już jestem pewna, że usłyszę nazwę z koperty. Przypominam o gwarantowane 2000 zł. Jeszcze raz przypominam, nie wolno mi podpowiadać, natomiast pierwszy program na tej stacji. No chciałoby się rozdać te pieniądze. 2000 zł, o taką kwotę walczymy. Już rozdałam się sporo pieniędzy, sporo. Bo były nazwy, za które i tak oddawałam pieniądze, prawda? Natomiast, no 2000 zł, pozwólcie mi, drodzy widzowie, rozdać. Nazwa zwierzęcia z koperty. Tu mamy podpowiedź. Ja już tylko czekam na poprawną odpowiedź. Przypomnę, drodzy Państwo, podpowiem, kto ogląda chwilę program, widzi, słyszy, bardzo łatwo dostać się do studia, bardzo łatwo. Siłą rzeczy, jest to pierwszy program, wiele osób jeszcze, większość nie wie o istnieniu naszego programu, zapraszam. Trzeba tylko mieć pomysł, zapraszam, trzeba tylko mieć pomysł. 2000 zł kwota gwarantowana, 704-300-410 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru, nieistotne z którego aparatu telefonujecie, drodzy Państwo. Telefon komórkowy gwiazdka, którą wciskamy 7310. Z tym telefonem rozdaję 2000 zł. Jeżeli jakimś cudem nie usłyszę tej nazwy, a usłyszę inną, no oczywiście mam 100 zł w zanadrzu do oddania, ale także wspominam, przypominam, że i tak z tym telefonem dana osoba na pewno wygra. Natomiast ja w tej chwili, mimo wszystko, upieram się przy poprawnej odpowiedzi. 2000 zł. Zapominamy o innych nazwach. Tu mamy podpowiedź. K.U. 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 W kopercie jest... Słuchajcie, ostatnie chwile zagadki. Nie ma problemu, żeby trafić do studia. Jeszcze raz przypominam, pierwszy program na tej stacji.
10 osób bodajże już wygrało. Natomiast gramy o główną nagrodę w postaci 2000 zł. Właściwie cały czas gramy o główną nagrodę, natomiast jeszcze ta nazwa nie padła. K.U. Jaki to ptak? Jaki to ptak? Czekam. Czekam na telefon z poprawną odpowiedzią. Czekam na poprawną odpowiedź. Przypominam, drodzy Państwo, jesteśmy w takim, no już w ostatnim momencie tej zagadki. Były różne nazwy, natomiast w tej chwili już naprawdę nie mamy wielkiego pola do popisu. Albo ktoś znajdzie rozwiązanie, albo nie. Kto znajdzie, zapraszam. Kto znajdzie, zapraszam. K.U. Kto znajdzie? Ja wiem, że teraz są osoby przed telewizorami, które nie mają pomysłu. Może i chciałyby powalczyć o te 2000, ale nie mają pomysłu. Jeżeli ktoś z Państwa ma taki pomysł, zapraszam w tej chwili na antenę. Zapraszam w tym momencie na antenę. 704-300-410 z telefonów stacjonarnych bądź z telefonów komórkowych, obojętne. Nie ma znaczenia w ogóle, z którego aparatu telefonujecie. Telefon komórkowy gwiazdka, którą uprzednio wciskamy 7310. Kończymy zagadkę z tym telefonem. Mamy już kolejną przygotowaną w zanadrzu. Już absolutnie nie przyjmujemy błędnych odpowiedzi. Gramy o 2000 zł. Przypominam, jaka nazwa zwierzęcia znajduje się w kopercie? Ptak, K.U. Ptak, K.U. Kto zna odpowiedź, kto zabiera 2000? Drodzy Państwo, nie martwcie się, są kolejne zagadki, również będziemy grać. Pierwszy program, szalejemy. W takiej naprawdę małej, delikatnej grupie gramy, bowiem jeszcze raz przypominam, większość osób nie wie o istnieniu tego programu, bowiem dopiero pierwszy raz gościmy na tej stacji. Także zapraszam, no szanse dostania się na antenę są ogromne. Jeżeli ktoś przypadkiem natknął się na ten program, zapraszam. Zapraszam, słuchajcie, mnóstwo telefonów, można trafić do studia, trzeba mieć pomysł, to na pewno. Kto ma jeszcze jeden pomysł? K.U. Nazwa zwierzęcia, ptak, K.U. 2000 zł, kwota gwarantowana za wypowiedzenie tej nazwy. Gwarantowana. Już dzisiaj rozdałam sporo pieniędzy. Chyba bodajże 10 osób, tak, zostało nagrodzonych. Natomiast, drodzy Państwo, walczymy o stawkę główną. 2000. To jest kwota gwarantowana. W momencie, w którym ktoś z Państwa wypowie to słowo z koperty. Program jest programem na żywo. Każdy z widzów, kto w tej chwili natknął się na nasz program, no mówię natknął, bo po raz pierwszy na antenie gości, może wygrać te pieniądze. Życzę szczęścia, trzymam kciuki za osobę, która teraz telefonuje. Przypominam jej jednocześnie, że od dzisiaj już codziennie ten program będzie gościł na antenie. Od 10.30. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Gramy w tej chwili o 2000 zł. Jaka nazwa zwierzęcia, dokładnie ptaka, jest w mojej kopercie? Halo, halo, dzień dobry. Dobry. Witam panią, jak pani na imię? Iza. Pani Izo, już otwieram dla pani kopertę. Proszę nazwę. Kurapatwa. 100 zł. Nie. Ja już zaczęłam otwierać kopertę. 100 zł dla pani, dlaczego? Bowiem. Nie spodziewałam się błędnej odpowiedzi. Przepraszam. Przepraszam za moją reakcję. Drodzy Państwo, jeszcze nie. Jeszcze nie. Zgodzę się z panią. Nazwa ptaka. Na K, druga litera to U. Kuropatwa, 100 zł dla pani, bardzo serdecznie gratuluję, bo to nie jest słowo z koperty, 100 zł dla pani. Jest jeszcze jedna nazwa, prostsza. Słuchajcie, naprawdę nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się teraz błędnej odpowiedzi. Drodzy Państwo, no jest to dodatkowa szansa. Na pewno na bazie tego, że ktoś inny nie zabrał tej głównej wygranej, następna osoba wygra te pieniądze. Także no tak to jest czasami. 100 zł dla pani, bardzo serdecznie gratuluję. Natomiast to jeszcze nie jest, przypominam, szukamy nazwy zwierzęcia z koperty. Ptak, tu mamy dwie pierwsze litery.
znane, naprawdę znana nazwa. Znana nazwa. Znana. Gramy o 2000 zł. Kwota gwarantowana, gwarantowana. Znana, znana nazwa. Co nam jeszcze zostało? Co nam jeszcze zostało, drodzy Państwo? Chciałoby się naprawdę powiedzieć, podpowiedzieć. To jest naprawdę już w tej chwili definitywnie ostatnia szansa. Już musimy tę zagadkę mieć rozwiązaną. Kto z Państwa ma jeszcze jeden pomysł, zapraszam bardzo serdecznie, bo ja nawet zaczęłam otwierać kopertę. Już jest delikatnie otwarta. W tym momencie, jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, dokładnie ptaka rozpoczynającego się tymi dwoma literami, są to tak ogromne szanse, że będzie to słowo z koperty, że żal byłoby nie spróbować. Żal byłoby nie spróbować. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę czekamy. 2000 zł, kwota gwarantowana. Kto z Państwa ma pomysł, zapraszam. Zapraszam. Jeszcze raz przypominam, nie mogliśmy niczego wymyślić, bo no przy tej zagadce Ameryki się nie odkryje. Po prostu jest jeszcze jedna nazwa wszystkim doskonale znana. Wszystkim doskonale znana. Kto wie? Kto ma pomysł? No czasami najprostsze, najciemniej pod latarnią, prawda, mówi się. Czasami najprostsze rzeczy, no najtrudniej nam przychodzą do głowy. Zastanówmy się, no co jest tak oczywiste? 2000 zł. 2000 zł, drodzy Państwo. 704-304-310 z telefonów stacjonarnych, bądź gwiazdka, którą wciskamy, 7310 z telefonów komórkowych. Kto ma jeszcze jedną nazwę? Jedna jeszcze nazwa jest na pewno. Czekamy. Co nam pozostało? Co nam pozostało? Jaka nazwa nam pozostała? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że już tylko jedna. Już tylko jedna. Nie przychodzi. Mnie osobiście nic innego nie przychodzi do głowy. Kompletnie nic, nic więcej. Nazwa, którą wszyscy znamy. Nie ma, drodzy Państwo, nie ma jednej osoby, i to Wam gwarantuję, która nie zna tej nazwy. Nie ma. Po prostu nie ma. Tu padały różne, trudne, kwiczą na przykład, kopciuszek. No, gdybym zapytała, czy wszyscy znają nazwę ptaka kopciuszek albo kwiczą, myślę, że wiele osób by powiedziało, że nie. A tę nazwę każdy zna. Każdy. Co tutaj na antenie, drodzy Państwo, nie zostało wypowiedziane, a to jest warte aż 2000 zł. Przypominam, to jest to stawka gwarantowana za wypowiedzenie tego słowa. Słuchajcie, ja już nawet żadnej podwyższonej kompensacji nie mówię, bo tu już nie może nic innego istnieć w tej chwili, w tym przypadku. Nie wiem. Nie wiem, drodzy Państwo. Co jeszcze mam powiedzieć, żeby ktoś z Państwa w tej chwili wypowiedział tę nazwę? 2000 zł, no czekam na poprawne rozwiązanie. Przypominam, kwota gwarantowana za udzielenie poprawnej odpowiedzi, czyli tej, która znajduje się w kopercie. Tu mamy podpowiedź. Nazwa ptaka. Pierwsze litery to KU. Koniec zagadki. No wiecie co, nie spodziewam się, żeby z tym telefonem ktoś z Państwa wypowiedział błędną odpowiedź. Chyba już nie ma takiej możliwości, wiecie? Oczywiście program jest na żywo, wszystko może się tu zdarzyć, jak najbardziej, natomiast no nie ma innej możliwości. Nie ma, no nie wiem, co jeszcze można by... Właściwie już nie mam pytania, co jest w kopercie, tylko kto pierwszy tu trafi i wypowie poprawne rozwiązanie, zabierając jednocześnie 2000 zł. Już dzisiaj sporo osób wygrało, ale mniejsze kwoty. W tej chwili gramy o główną wygraną. 2000 zł, no nie ma możliwości, wiecie co, żebyście nie wypowiedzieli tej nazwy. Nie ma takiej możliwości już. Wygrało 11 osób. Teraz czekam, no do tej pory tak się zdarzyło, że jeszcze ta nazwa nie została wypowiedziana, chociaż w każdym momencie trwania tego programu ona mogła zostać wypowiedziana. Tego nie wie nikt, bo no program jest programem na żywo. Ptak, którego nazwa rozpoczyna się od liter KU. Nie jest to kukułka ani kuropatwa. W takim razie
a nazwa, którą wszyscy znamy, bez wyjątku. Nie ma jednej osoby, która by nie znała tej nazwy, która by powiedziała, a co to? Nie, nie ma takiej osoby. Co to takiego za 2000? 2000. Życzę szczęścia teraz osobie, która wpadła na pomysł. Genialny, aczkolwiek oczywiście prosty. Zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę numery telefonów 704-300-410 bądź telefon komórkowy Gwiazdka, który wciskamy 7310. Do wyboru, nieistotne z którego aparatu telefonujecie. Już w tej chwili trzymam kciuki za osobę, która ogląda nasz program. Wygra 2000 zł z tym telefonem. Z tym telefonem. No ja wiem, że w tej chwili to już albo komuś przyjdzie do głowy ta nazwa, albo już żadna inna nie, no bo nie sądzę, żeby jeszcze jakaś inna tutaj nazwa mogła nam przyjść do głowy, więc wiem, że gro osób może się zastanawiać, ale co jeszcze? Ale jeżeli ktoś z Państwa wpadł na pomysł, ma w tym momencie, czasami tak jest, że zapomina się jakiejś nazwy, czy ona wypada z głowy, a inna osoba wpadnie, proszę bardzo, zapraszam. No niektórzy mogą sobie myśleć, to niemożliwe, żeby coś tak prostego było w kopercie. No tak też może być. Coś banalnego, no drodzy Państwo, za 2000 zł. Wszyscy, którzy wymyślali jakieś dziwne nazwy, mówiąc kolokwialnie, będą w szoku. No nie ma, drodzy Państwo, nie ma możliwości, żeby była jakakolwiek osoba w Polsce, która by nie znała tej nazwy. 2000. 2000 oddaję za rozwiązanie zagadki. Drodzy Państwo, ostatnie, no aż brak mi słów, wiecie? Ale najciemniej pod latarnią. O tak. Przy tej zagadce idealnie sprawdza się zasada najciemniej pod latarnią. Drodzy Państwo, kto ogląda nasz program, wie o co chodzi, zna nazwę. Wie dokładnie, o jaką nazwę chodzi. Drodzy Państwo, posłuchajcie mnie, ja naprawdę zawsze staram się jak najbardziej pomóc. Pomagam jak tylko mogę. Doskonale znana nazwa. Doskonale znana nazwa. Powiem tak, jaka nazwa wypadła nam z głowy? Prosta. Jaka nazwa, czego nam brakuje? Ja to powtarzam od początku, no ale no właśnie, można mówić. Ja podpowiadam, naprawdę staram się jak najbardziej podpowiedzieć. Drodzy Państwo, co nam wypadło z głowy? Co nie zostało dzisiaj wypowiedziane przez bardzo dziwny przypadek, a program jest programem na żywo. Każdy z Państwa może wypowiedzieć to, co chce na antenie. To, co chce. Jaka nazwa za 2000? Słuchajcie, tak prosta nazwa. Co znajduje się w mojej kopercie? Ja powoli otwieram, bo mam nadzieję, że są osoby, a są osoby, które oglądają naprawdę ten program, tak mówiąc kolokwialnie, od dechy do dechy. Są takie osoby uważne, zapraszam taką uważną osobę. Ja już otworzyłam kopertę. Uważną osobę. Ktoś, kto mnie posłucha. Ja naprawdę uwielbiam podpowiadać. Z wielką przyjemnością oddaję te pieniądze, nie oddaję ich z własnej kieszeni. Na każdy program przeznaczone są pieniądze, na każdy. Dlatego ja z wielką przyjemnością, no to jest moja największa przyjemność rozdawania pieniędzy. Ja wiem, że te osoby cieszą się z tego. 2000 zł. Dlatego słuchajcie mnie, ja naprawdę zawsze staram się, jak tylko mogę, podpowiadać. Chociaż czasami za dużo słyszę od reżysera zawsze. Wiatka, znowu podpowiadasz. Jaka nazwa? Och, no nie spodziewam się. Drodzy Państwo, zapraszam teraz tylko te osoby, które uważnie oglądają program i słuchają mnie. Zapraszam, nie kombinują, dobrze? Zapraszam te osoby, które naprawdę słuchają mnie uważnie, nie te, które chcą mnie przechytrzyć, dobrze? Zapraszam osoby, które uważnie słuchają, co ja mówię. 2000 zł. Kwota gwarantowana. Drodzy Państwo, przypominam, żeby nie było pomyłki. Nie chodzi o kuropatwę i kukułkę. Jest. Jest jeszcze prosta nazwa. Wszyscy znają tę nazwę. Wszyscy. Ja już naprawdę bardzo staram się podpowiedzieć. Aczkolwiek generalnie powiem, że no,
prezenterka nie powinna podpowiadać, prawda, bo zadaje zagadkę, natomiast no, całe rozwiązanie należy tylko i wyłącznie do widza. Ale już, drodzy Państwo, naprawdę nie mogę się powstrzymać. Mam 2000 zł do rozdania. I niewiarygodnie łatwą nazwę zwierzęcia w kopercie. 2000 zł. Nazwa zwierzęcia. Ptak. Pierwsze litery. Już podpowiedziałam bardzo dużo. 2000 zł. Czekam na telefon. Ja wiem, że są osoby, które w tej chwili albo im wpadnie ten pomysł do głowy, albo nie. Jeszcze raz, drodzy Państwo, najprostsze pomysły, najprostsze. 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 Tu kombinowaliście. Pomyślmy teraz w bardzo prosty sposób. W bardzo prosty sposób pomyślmy. Pierwszy program, no, chcieliśmy, żeby ktoś tak szybko wygrał pieniądze. Dlatego prosta, prosta nazwa. Drodzy Państwo, prosty, pierwszy program, który w tym momencie już dobiegł końca. Włożyliśmy do koperty naprawdę prostą nazwę, żeby ktoś z Państwa szybko ją wypowiedział. No i jak na złość. No dobrze, 2000 zł, drodzy Państwo. Nazwa ptaka, tu już mamy podpowiedź. No, myślę, że w tej chwili już musi pojawić, no program jest programem na żywo oczywiście, natomiast w tej chwili musi pojawić się poprawna odpowiedź. Musi, musi. Zapraszam bardzo serdecznie, już się 10 osób wygrało, czy 11 bodajże. 11, dziękuję. Natomiast no, w tej chwili już tylko czekam na rozdanie tej głównej wygranej, głównej nagrody. 704 304 310 bądź gwiazdka 7310. Także, drodzy Państwo, nie chcę naciskać, nie chcę mobilizować, natomiast przypominam, koniec naszego programu już w tej chwili, dobrze? Już tylko, a ja już kopertę otworzyłam, ona jest otwarta cały czas, bo no powiem szczerze, że w każdej sekundzie mogę usłyszeć telefon, bo program jest programem na żywo, prawda? Czyli ja spodziewam się już telefonu. Natomiast jest to niemożliwe, niemożliwe, żeby ktoś z Państwa wypowiedział inną nazwę. Bardzo proszę w tej chwili o telefon uważnych widzów. Dobrze? Gorąca prośba. Bardzo proszę o telefon teraz, w tym momencie, osoby, które uważnie oglądają program, bowiem gramy o 2000 zł. Bardzo proszę taką osobę, dobrze? Która wie, o co chodzi, zna rozwiązanie. Jaka nazwa zwierzęcia, dokładnie ptak, doskonale znana, prosta, łatwa, doskonale znana każdemu. Jeszcze dzisiaj nie została wypowiedziana przez, nie wiem jak to nazwać, bardzo dziwny przypadek. Aż niemożliwe, że ta nazwa nie padła. Były różne inne, bardzo trudne nazwy, a ta nie. A ta nie. A my dzisiaj tak chcieliśmy oddać szybko pieniądze. Prosta, łatwa nazwa, szybko, rachciach, kolejne zagadki. No proszę, skumulowała nam się stawka 2000 zł. Czekam już tylko na odpowiedź, doskonale znana nazwa. Po prostu dziwnym trafem nie została wypowiedziana. No najciemniej pod latarnią, najciemniej, ale nie ma tego złego, bowiem, drodzy Państwo, jako że ta nazwa do tej pory nie została wypowiedziana, mamy 2000 zł. Gdyby ta zagadka na wcześniejszym etapie była rozwiązana, byłyby kolejne zagadki rozwiązywane, ale już nie za 2000, prawda? Tylko za mniejsze kwoty byłyby różne zagadki. Tu nam się programy reżyserują przeważnie w całości, widzowie. Jako że my wkładamy jakąś nazwę, jako że jeszcze ta nazwa nie została do tej pory wypowiedziana, tu uzbierała nam się, bo nie oddawaliśmy, prawda, za tę poprawną nazwę, tu uzbierała nam się kwota 2000 zł. Czekamy teraz na rozwiązanie zagadki. No nie ma osoby, która by nie znała. Słuchajcie, koniec programu, dobrze? Koniec programu. Drodzy Państwo, wiecie co? Jeżeli za moment nie usłyszę tej nazwy, to będę ją musiała pokazać, ale no przy takiej nazwie to aż żal, żeby nie została wypowiedziana. Tutaj nawet pan wypowiedział nazwę Kopciuszek, taką trudną nazwę ptaka. Sama nazwa jest prosta, łatwa, ale nie wiedziałam, że może być przypisana ptakowi. Wszyscy znają to słowo. Drodzy Państwo, słowo z koperty.
Nazwa tego z ptaka. No nie ma osoby, która by nie znała. Prosta, łatwa, po to, żeby szybko w pierwszym programie widzowie wygrali pieniądze. No i maści los. Ale grałam o 2000. No mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Czasami właśnie tak dzieje się. Program jest programem na żywo, nie da się go wyreżyserować. Gramy o 2000 zł, czekamy na osobę, która wypowie dokładnie tę nazwę z koperty znaną wszystkim. Posłuchajcie mnie. Ja naprawdę staram się z całego serca oddać te pieniądze, także już robię co mogę, żeby podpowiedzieć doskonale znana nazwa. Wszystkim. Wszystkim. Ja już mam otwartą kopertę. Kończymy program. Tak na koniec programu. Z ogromną przyjemnością oddam 2000 zł. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, gdyby zagadka była wcześniej rozwiązana. Nie miałabym możliwości oddania aż 2000, bo nie uzbierałaby się taka kwota. Teraz mamy 2000. Jeszcze sekunda. Kto wie? Kto wie? Przez przypadek ta zagadka doczekała końca programu. Zupełnie. Zaraz zobaczycie tę nazwę. No banalną, no nikt by się nigdy nie spodziewał, drodzy Państwo, nawet najlepszy reżyser by tego nie wyreżyserował. Nikt by się nie spodziewał, drodzy Państwo, że ta nazwa osiągnie taki pułap pieniężny. Że do tej pory nikt tej nazwy nie wypowiedział. Naprawdę. No program jest programem na żywo. Program jest programem na żywo. Przypominam, program praktycznie w całości reżyserują widzowie, bo my zadajemy zagadkę. Tu w zależności od tego, czy zagadka jest rozwiązywana, czy nie, podnosimy stawkę. Jeżeli nie jest rozwiązywana, a widzowie próbują rozwiązać, podnosimy tę stawkę, bo nie oddajemy, prawda, pieniędzy. Czyli teraz mamy 2000, tyle jest naszej reżyserii. Natomiast wasze propozycje są propozycjami, które podajecie po raz pierwszy na antenie. Telefonujecie do nas, do programu na żywo, i po raz pierwszy swoją nazwę wypowiadacie tutaj na antenie. Już tutaj reżyser mnie zaczął odliczać do końca programu. 8. Drodzy Państwo, w tym momencie, podczas tego odliczania, jeżeli ktoś z Państwa ogląda nasz program, wie doskonale, o jaką nazwę chodzi, zapraszam bardzo serdecznie, bo ja już muszę kończyć program. Już tylko został teraz czas na to, aby wykonać ostatnie telefony, wypowiedzieć rozwiązanie i pożegnać się. Zapraszam na jutro, na godzinę 10.30. Ostatnie telefony. 704-300-400-10 z telefonów stacjonarnych, bądź do wyboru, nieistotne z którego telefonu, gwiazdka, którą wciskamy, 7310. No nikt by się nie spodziewał, że taka nazwa doczeka z nami do końca programu. Nikt, naprawdę nikt. A zadaliśmy prostą zagadkę, żeby szybko została pierwszy program. To tak szybko, żeby widzowie rozwiązali bez problemu. 2000 zł. Doskonale znana nazwa z koperty. Drodzy Państwo, ostatnie telefony. Jeżeli ktoś z Państwa ma tę nazwę, zna ten, wie o co chodzi, ogląda chwilę program, zapraszam teraz na antenę podczas tego odliczania, dobrze? Bardzo proszę o telefon, gorąca prośba, tylko te osoby, które są uważne, oglądają chwilę program, wiedzą o co chodzi, dobrze? Zapraszam takie osoby, bo do rozdania aż 2000 zł. Bardzo proszę uważne osoby teraz. Kto wie? Kto ogląda chwilę program, wie o czym mówię. Usłyszał moją podpowiedź. Skorzystał z niej. Skorzystał z tej podpowiedzi. Zapraszam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jeszcze raz przypominam, program jest programem nasz, bo każdy w dowolnym momencie może włączyć się do zabawy. Jeszcze raz gorąca prośba. Bardzo proszę, zostawmy antenę tym osobom, które wiedzą o co chodzi. Bardzo proszę, dobrze? Bardzo proszę teraz o telefon osobę, która chwilę ogląda program, słyszy moją podpowiedź, wie dokładnie, o jaką nazwę chodzi. Zapraszam. Jaka nazwa nam umknęła? Jaka nazwa ptaka nie została wypowiedziana? Czekamy na ostatni telefon. Już mam otwartą kopertę przez chwilę. 704-300-410.
czekam na ostatniego widza, czekam, nie wyjdę z programu, nie usłyszę przy odpowiedzi, także spokojnie, kto teraz telefonuje, bądźcie czujni, słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Kto teraz ogląda program, w tej sekundzie telefonuje, dobrze? Bardzo ważna, istotna informacja, drodzy Państwo. Za chwileczkę usłyszycie dźwięk telefonu w telewizji. Wszyscy usłyszą ten dźwięk. Ale kto telefonuje, rozmawiajcie ze mną przez telefon, dobrze? Nie przez telewizor. Przez telefon rozmawiamy. Czekamy. 2000. Kwota gwarantowana za... No doskonale znane słowo. Aż brak mi słów. Kto ogląda program, drodzy Państwo, wie o co chodzi. Zapraszam. Zapraszam. Gramy o 2000 zł. Bądźcie czujni, kto w tej sekundzie telefonuje. Bądźcie czujni, jeszcze raz przypomnę, przepraszam, ale program jest programem na żywo. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Kto telefonuje, wie o jakie słowo chodzi. Doskonale znane słowo. Słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Dobrze, nie przez telewizor, program jest programem na żywo, oglądacie go w telewizji, wszyscy usłyszą tę nazwę w telewizji, ale rozmawiajcie ze mną przez telefon. ...704-304-310 bądź gwiazdka 7310. Zadaliśmy prostą zagadkę, żeby na samym początku została rozwiązana. No, mówię, to jest świetny przykład tego, jak program reżyseruje widz. No nie da się, drodzy Państwo, telefonują do nas widzowie, do programu na żywo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jak pani na imię? Agnieszka. Pani Agnieszko, jaka to nazwa? Kurczak. 2000. Drodzy Państwo, Kopciuszek, Krogulec, najróżniejsze nazwy. No, powiem szczerze, że nie mam słów, naprawdę. Kurczak. Kurczak, tyle nazw padło. Najprostsza nazwa, najciemniej pod latarnią. No nikt by się nie spodziewał. Drodzy Państwo, kurczak. Drodzy Państwo, zapraszam jutro na program poranny na godzinę 10.30. Od dzisiaj już będziemy gościć codziennie na tej antenie. Także zapraszam od poniedziałku, właściwie cały czas na okrągło, aż do niedzieli. Od godziny 10.30 będziemy wygrywać ogromne pieniądze, będziemy rozdawać wielkie kwoty. Także zapraszam bardzo serdecznie. Co wydarzy się w każdym kolejnym programie?